Ale gorąco się robi w internetach, ja nie mogę. Słuchajcie, powinniśmy tak robić każdej jesieni, jak nadchodzi taka ta chłodniejsza pora, znaleźć sobie jakiś taki kontrowersyjny temat, rzucić się sobie do gardeł, wtedy temperatura wzrasta, mi też trochę wzrosła. Przejdźmy do tematu, nad którym dzisiaj chciałbym się pochylić. Bo teraz jest bardzo modne słowo. Teraz się należy pochylić nad problemem. Wszyscy się pochylają. Jest to temat domniemanej pogoni za cudami i znakami, którą zarzucają Marcinowi Zielińskiemu z Zwiedzeni.pl. Natomiast zanim zacznę, parę spraw dosłownie. Bardzo dziękuję za przyjęcie mojego filmu i z docenieniem tych dobrych stron i z konstruktywną krytyką tych złych stron. Bardzo dziękuję. Wielu powiedziało, że czemu zgodziłeś się z ojcem Remigiuszem, że Zwiedzeni.pl to są tradycjonaliści, przecież to są charyzmatycy i w ogóle cały ten konflikt jest wewnątrz środowiska charyzmatyków. Słuchajcie, nawet jeśli ludzie, którzy stoją za stroną Zwiedzeni.pl, to są charyzmatycy, to narracja zawarta w tym filmie, 2,5-godzinnym, była tradycjonalistyczna, ponieważ na samym początku pierwszy zarzut postawiony Marcinowi to jest to, że on w ogóle uczy się interpretacji Biblii od protestantów. I słusznie zauważył ojciec Adam Szustak, że ktokolwiek ma podstawowe choćby przygotowanie teologiczne, wie, że cały Kościół katolicki czerpie od protestantów, zwłaszcza jeśli chodzi o biblistykę, tak? Bo protestanci od wieków z wielką gorliwością, którą naprawdę cenię i kocham, siedzą nad Pismem Świętym. A Kościół katolicki, no tak trzeba przyznać, no tak trochę przyszedł od Soboru Watykańskiego II. Trochę tak jest, nie? Trochę. To jest pewnie temat na osobny film. Natomiast to podejście cechuje często tradycjonalistów, czyli że odrzucają trochę Sobór Watykański II albo zupełnie, a on wydał przecież dekret o ekumenizmie, gdzie mówi się, i może podam cytat. Z drugiej strony muszą katolicy z radością uznać i ocenić dobra naprawdę chrześcijańskie, płynące ze wspólnej ojcowizny, które się znajdują u braci od nas odłączonych. Słuszną i zbawienną jest rzeczą uznać chrystusowe bogactwa i cnotliwe postępowanie w życiu drugich, którzy dają świadectwo Chrystusowi, czasem aż do przelania krwi. Więc musimy uznać chrystusowe bogactwa u niekatolików. Ale zostawiam to teraz. Druga sprawa. Dlaczego tyle przepraszałem? Czy zmieniłem narrację? Bo poprzedni film, który zrobiłem o tym, brzmiał: demony przyjeżdżają do Polski. Dlaczego zmieniłeś narrację? Dlaczego nagle przepraszasz? Kochani, jest pewna różnica pomiędzy ludźmi zza oceanu a Marcinem Zielińskim. Oni naprawdę nie znają granic. Ich manifestacje są bardzo dziwne. W Polsce u Marcina nie ma tego. Być może trzeba dodać jeszcze, ale... a być może nie. Być może tego nigdy nie będzie, tak? Chociaż rzeczywiście śmiechy już są, pojawiają się na stadionach i w Częstochowie były. Panie, ogłaszamy wylanie Twojego Ducha w naszym kraju. Że powstaną ludzie pełni Ducha Świętego, którzy nie będą martwić się ani troszczyć, co powiedzą o nich ludzie, ale którzy pełni ducha jak Ty, Jezu, będą szli przez ziemię, czyniąc Twoje dzieła. Jednak w sytuacji, kiedy Marcin podaje argumenty, że byli święci w Kościele katolickim, którzy się też tarzali i śmiali, to dlatego ja wzywam do zbadania tej sprawy, a nie potępiam, że na pewno, nie wiem, Marcin też posługuje z demonami razem i nie wiem co jeszcze. Natomiast uwierzcie mi, że samym tym filmem na pewno, mimo że tyle przepraszałem, naprawdę ten film, wiecie, sugeruje swoim całokształtem coś, nie? Że tam ewidentnie jest coś nie tak na poziomie duchowym, najważniejszym. To, że przepraszam, to tylko łagodzi przekaz i być może dociera do serc ludzi, a nie cofa wszystko, co powiedziałem, nie? Bo jednak sugestia pozostaje, filmy pokazałem, rozumiecie. Natomiast dzisiaj chcę skupić się tylko na podejściu Marcina do uzdrowień i wskrzeszeń, które moim zdaniem jest biblijne. Natomiast nadal oczywiście jestem zaniepokojony tymi manifestacjami i będę o tym mówił, dopóki tam, nie wiem, sytuacja się nie wyjaśni. Nadal jestem zaniepokojony tym, że według Marcina one być może są od Ducha Świętego. Natomiast tak śledzę tą dyskusję i cieszę się, że ojciec Remigiusz Czesław, który ciągle wypuszcza nowe filmy w tym temacie, co dobre, stwierdził, że takie manifestacje powinny się dziać tylko raz i że on miał jakiegoś znajomego, który został uwolniony w ten sposób, że wył bardzo długo. I to
możemy zobaczyć w Ewangelii, że się działo, ponieważ złe duchy wychodziły z ludzi z wielkim krzykiem. I to jest biblijne. I cieszę się, że ojciec Remigiusz się zgadza, że to powinno się dziać tylko raz, a nie wiele razy. I to jest różnica, na którą wskazałem w ostatnim filmie i ona jest kluczowa. Takie dziwne manifestacje powinny się dziać tylko raz, kiedy człowiek jest uwalniany. A w Bethel Church, w Toronto Blessing, ludzie ciągle mają skurcze, ludzie ciągle się śmieją i tarzają, ludzie ciągle krzyczą. Fire! Legacy! Legacy! The greatest thing you've ever seen in your life! Prophesy over them 10 times! 10 times! More Lord! More Lord! Come on, Holy Ghost! Shh. Natomiast, jak mówiłem, dzisiaj skupiamy się na domniemanej pogoni za cudami i znakami, o której mówią zwiedzeni.pl w swoim filmie. Cytują oni tam jego książkę Rozpal wiary. Pierwszy cytat, jaki podają, jest taki. Teraz ja zaznaczam, ja nie znam kontekstu tych cytatów, bo ja jeszcze nie czytałem tej książki, nie miałem jej w ogóle w ręku. Dlatego nie znam kontekstu. Natomiast myślę, że i bez kontekstu sobie poradzimy jakoś z tymi cytatami, bo uważam, że dla charyzmatyka nie są straszne, dlatego poddaję wątpliwość, że to są charyzmatycy, ludzie ze zwiedzeni.pl rzeczywiście. Jeśli tak, to jesteś, nie wiem, dziwni charyzmatycy. Ale no dobrze, w porządku. Pierwszy cytat. W swojej książce Rozpal wiary opisuje, jak zaczęła się jego pogoń za mocą. Zacząłem pragnąć widzieć Królestwo Boże przejawiające się na ziemi przez moje ręce. I teraz, dlaczego ten cytat może razić? Pewnie chodzi o te moje ręce, nie? Jak to? Marcin pragnie, żeby przez jego ręce przejawiało się Królestwo Boże na ziemi? Są dwie możliwości. Albo Marcin jest pyszny i sam to wszystko wymyślił. Bóg mi już wszystko pokazał, ale jeszcze nie widziałem, jak z grobu wykopuje się umarły. Na pewno któregoś dnia. Boże, to jest przez pycha, przez duże P. Albo po prostu naczytał się Ewangelii. Teraz najpierw chciałbym zacytować świętego Ludwika de Montfort, żebyście mogli zrozumieć, czym karmią się zwiedzeni.pl. Bo oni, jak sami piszą na swojej stronie, są ofiarowani Jezusowi przez Maryję według traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny świętego Ludwika de Montfort. I teraz właśnie chciałbym wam pokazać myślenie świętego Ludwika i zwiedzonych, bo to jest cytat z Sekretu Maryi, czy tam Tajemnicy Maryi. Zostaw twej pani, biedny niewolniku, jasne oglądanie Boga, uniesienia, radości, pociechy, bogactwa, a dla siebie bierz tylko czystą wiarę, pełną udręczeń, rozproszeń, znużeń, oschłości. Powiedz amen, niech mi się stanie to, czego chce Pani moja w niebie, Maryja. To jest teraz dla mnie najlepsze. Bardzo przepraszam. I tym razem nie Marcina, tylko wszystkich zafascynowanych świętym Ludwikiem. Jeśli Maryja wolałaby, żebym ja nie oglądał Boga, nie miał uniesień i radości, ani pociechy, to ja nie mówię amen. I teraz ja oczywiście wiem, że Jan Paweł II go polecał, natomiast nie wiem. Nie rozumiem dlaczego, nie mogę się go zapytać, pozostaje mi się tylko dziwić. Święty Ludwik to jest dobry przykład teologii wymyślonej, o której kiedyś mówiłem, teologii sprzecznej ze Słowem Bożym. Sam Jezus mówi bowiem, Apokalipsa 3:20. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto usłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. I teraz co, czy wieczerzanie z moim Panem też mam zostawić Maryi? Czy jednak mogę otworzyć drzwi mojemu Panu? Czym jest wieczerzanie, jeśli nie jakimś radowaniem się, siedzeniem wspólnym, społecznością z kimś? Cieszę się, że ty jesteś obecny, że ja jestem obecny, że mamy co jeść, czym się nakarmić, czym się nacieszyć. Święty Ludwik mówi, to wszystko zostaw Maryi, nie? Sobie zostaw tylko oschłość jakąś i udręczenia. I teraz niech nikt nie próbuje mi wmówić, że ja jestem jakiś antymaryjny. Naprawdę dam sobie głowę uciąć, że Maryja teraz stoi ze mną i mówi, no właśnie, otwórz drzwi Chrystusowi, przecież Jezus sam powiedział, że pewne rzeczy powiedział po to, żebyśmy cię wydzielili z Nim Jego radość i żeby wasza radość była pełna. I teraz wy chcecie mi zostawiać wszelkie pociechy, wszelkie uniesienia i oglądanie Boga nawet? Mi zostawiać? Przecież wszyscy jesteście tego uczestnikami. Tak by powiedziała Maryja. To jest tylko jeden przykład ze świętego Ludwika. Ja pewnie przejdę do komentowania innych jego tekstów.
bo to jest niewiarygodne, że to jest dzisiaj bestseller, że to jest czytane w Radio Maryja, że to moi znajomi sobie polecają nawzajem, że to czytają. Jest to dla mnie, nie wiem, trudne, nie rozumiem tego. Jezus powiedział także w Mateusza 5. Wy jesteście światłem świata. Wy jesteście światłem świata. Nie da się ukryć miasta, które leży na górze. Nie zapala się też świecy i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku i świeci wszystkim w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre czyny i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie. I teraz pytanie, czy więc tylko Maryja jest światłem świata? Bo jeśli ja oddam Maryi wszelkie uniesienia, pociechy, radości i nawet samo oglądanie Boga, a sobie zostawię oschłość, udręczenia i to wszystko, to czy ja będę w ogóle jeszcze świecił? Czy ludzie, jak zobaczą mnie, czy jak spojrzą na mnie, to czy będą wielbili Boga? Czy jednak powiedzą, co to za Bóg, który zostawia takich udręczonych i w takiej oschłości? I dlatego właśnie ci wszyscy ze zwiedzeni.pl są tacy smutni. Oni są właśnie udręczeni, bo wszystko zostawili Maryi, która w ogóle tego nie chce. Nie chcę waszych radości, chcę, żebyście wy je mieli. Maryja tak chce na pewno, bo Jezus tak chciał w tych cytatach, o których mówiłem. I dlatego właśnie razi tych zwiedzonych radość Marcina Zielińskiego i zapał jego do wypełniania tego powołania, które rozeznał dla siebie. Właśnie dlatego, ponieważ karmią się teologią świętego Ludwika de Montfort. No ale że pragnie, żeby to się działo przez jego ręce! No bo właśnie naczytał się Ewangelii. Jezus mówi w Ewangelii Marka 16. A tym, którzy uwierzą, będą towarzyszyły takie znaki. W moim imieniu będą wyrzucali czarty, będą mówić nowymi językami i będą brać węże w ręce, a choćby wypili coś trującego, nie zaszkodzi im. Na chorych będą kłaść ręce, a oni powrócą do zdrowia. Pytanie moje do was. Zróbmy sobie takie małe warsztaty. Niech każdy odpowie na podstawie tego fragmentu, kto ma kłaść ręce na chorych, tak żeby oni powrócili do zdrowia. Kto według tego fragmentu? Proszę. Ci, którzy uwierzą. Nie jest napisane, że tylko Maryja, biedny niewolniku, albo że jacyś, że tylko księża. Nie. Wszyscy, którzy uwierzą. Im będą towarzyszyły takie znaki, że będą kłaść ręce na ludzi i oni powrócą do zdrowia. To Jezus wymyślił. To był jego pomysł, że my mamy kłaść ręce na ludzi. To nie jest Marcina pomysł. On nie jest pyszny przez duże P. I Marcin na pewno często powołuje się właśnie na ten fragment. Dlatego powinniśmy założyć, że jest zapalony raczej do wypełniania woli Bożej, a nie do swoich własnych zachcianek. Więc sytuacja jest taka. Jeśli się naczytasz świętego Ludwika de Montfort, to potem jak zobaczysz takiego Marcina, to mówisz, to jest pycha przez duże P! A jeśli naczytasz się Ewangelii, nie masz takiego zwyczaju, że zakładasz złą wolę u każdego, z kim się nie zgadzasz, to jak potem spojrzysz na Marcina, na to, co robi, to powiesz, no w końcu ktoś się za to zabrał, no. Jezus powiedział, kładźcie ręce na chorych, uzdrawiajcie ich. No w końcu ktoś to robi, no. Nareszcie ktoś się przemógł. I jeszcze mówi, że się niesamowicie zapalił do tego, no. No w końcu! No ja nie mogę, no nareszcie! Kolejny cytat ze świętego Pawła, 1 Koryntian, rozdział 2. I tak przybyłem do was ze słabością i z bojaźnią oraz z wielkim drżeniem. Moja mowa i nauczanie nie opierały się na przekonywujących słowach mądrości, lecz na okazaniu ducha i mocy, aby wasza wiara nie wypływała z ludzkiej mądrości, ale z mocy Bożej. To jest pycha przez duże P! Zobaczcie, święty Paweł mówi, Moja mowa i moje nauczanie, tak? Opierały się na okazaniu ducha i mocy. Co to jest za pogoń za znakami i cudami? Naprawdę zobaczcie to w tym fragmencie. Święty Paweł mówi, że moja mowa i moje nauczanie opierały się na okazaniu ducha i mocy. Gdyby Marcin tak powiedział, że moje nauczanie opiera się na okazywaniu ducha i mocy, to by wzięli ten cytat i by powiedzieli, pycha, duże P. I pogoń za znakami i cudami. Kolejny fragment. Jak zareagował Jezus, kiedy święty Piotr powiedział, jeśliś to ty, panie, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Wszyscy dobrze wiemy, że odpowiedział, biedny niewolniku, zostaw mojej mamie oglądanie Boga i wszelkie uniesienia i radości. Tak jest. A nie, teraz jak patrzę, powiedział, chodź. W domyśle, no nareszcie, no ktoś zrozumiał!
Do gwałtowników należy Królestwo Boże i do dzieci należy, do tych, które mówią daj, 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 daj mi, daj mi, daj mi. Dlatego jest modlitwa Jabesa, taka popularna ostatnio. Obyś mi błogosławił, obyś mi błogosławił. To jest pycha przez duże P. A jednak Bóg lubi taką modlitwę i na taką odpowiada. Gwałtem zdobywa się Królestwo Boże. Tak jest. No i właśnie dlatego Marcin pisze, w ten sposób zaczęła się moja desperacka pogoń za uzdrowieniem. To jest cytat podany przez zwiedzenie.pl. I właśnie znowu musimy zrozumieć, że Marcin czuje się do tego powołany. Do uzdrawiania. Bo po pierwsze, Jezus, kiedy mówił uzdrawiajcie chorych w nakazie misyjnym, to mówił do wszystkich. Wszyscy są posłani przez Jezusa Chrystusa na cały świat. Poczytajcie sobie nauczanie Kościoła katolickiego, jeśli ktoś ma w ogóle jakieś wątpliwości odnośnie tego. I co tam mówi? Uzdrawiajcie chorych. Teraz, czy ja jestem powołany? Ktoś może się zastanawiać, czy ja jestem powołany do uzdrawiania chorych. Ostatnio znajomy napisał do mnie takiego SMS-a, pozdrawiam ciebie Michale, zapytał się mnie, słuchaj, czuję, bo ostatnio ciągle o tym myślę, czy ja jestem powołany do modlitwy o uzdrowienie? Czy jakoś Bóg mnie zachęca? Myślisz? Tak. Nie muszę cię znać w ogóle, jeśli jesteś chrześcijaninem, tak. Ci, którzy uwierzą w Jezusa, tym te znaki towarzyszyć będą. I teraz wy idźcie na cały świat, nauczajcie i uzdrawiajcie chorych. Jakimś cudem niektórzy wolą za lekturę duchową wziąć świętego Ludwika de Montfort, a nie Słowo Boże. I tak to się kończy. Więc to jest po pierwsze. Jezus mówiąc uzdrawiajcie chorych mówił do wszystkich. Natomiast po drugie, święty Paweł mówił, że mamy starać się o dary duchowe. Powiedział to w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 14, werset 1. Starajcie się o miłość, ubiegajcie się gorliwie o dary duchowe, a najbardziej o dar przemawiania z natchnienia Bożego. I teraz zwiedzeni mówią... Marcin Zieliński zatracił się całkowicie w pogoni za znakami i cudami, których tak pragnął. Nie sposób nie zauważyć, że traktuje zjawiska nadprzyrodzone niczym sprawności harcerskie w świecie duchowym. Posiadając dar uzdrawiania, oczekuje kolejnej zdolności – wskrzeszania zmartwych. Sprawności harcerskie. Dlaczego używają sformułowania sprawności harcerskie? Bo krytykują Marcina za to, że on stara się o dar uzdrawiania, jak harcerze starają się o sprawności. Tak? Trzeba coś zrobić, trochę trzeba poćwiczyć i wtedy się otrzymuje sprawność, wszywają ci tu sprawność. Czy ja się mylę, czy... Nie wiem, nigdy nie byłem harcerzem. I zwiedzeni mówią, Bóg rozdaje tak, jak chce, komu chce i ile chce, a nie można się starać i ubiegać, nie? Tymczasem Paweł mówi, ubiegajcie się gorliwie o dary duchowe. Wszystkie cytaty moje są z Biblii Poznańskiej, jakby co, tak? Gdyby ktoś się zastanawiał. Ubiegajcie się gorliwie o dary duchowe. I teraz o jakie dary duchowe chodzi? No te, które Paweł wymienił wcześniej w tym liście. Czyli między innymi o dar uzdrawiania chodzi. Tak jest! To jest tak proste. I nie wiem, jakim cudem te fragmenty są, nie wiem, nieznane. W jakim cudem można nauczać z takim przekonaniem i tak z takim rozmachem. To jest dzieło filmowe, jak to powiedział ojciec Adam. Jak można z takim rozmachem głosić wprost przeciwnie do Słowa Bożego? Nie wiem. Święty Ludwik. Nie mogłem zagłuszyć pragnienia, które płynęło we mnie. Nie mogłem zagłuszyć pragnienia, które płynęło we mnie. Według nich to jest jakiś zły cytat pogrążający Marcina, nie wiem jakim cudem, skoro Jeremiasz w rozdziale 20 opowiada o tym, jak ma ochotę skończyć ze swoją służbą, bo ciągle musi wychodzić do ludu i mówić przemoc i zniszczenie. I mówi, już nie chcę tego robić, ale nie jestem w stanie przestać, bo jakiś ogień trawi mnie od środka. Mówiłem sobie, nie wspomnę o nim, nie będę już przemawiał w jego imieniu, jednak powstaje w moim sercu jakby ogień palący, zamknięty w mych kościach, czyli w moim sercu i w mych kościach. Męczę się, by żal jego wstrzymać, lecz nie jestem w stanie. I teraz Marcin mówi, nie mogłem zagłuszyć pragnienia, które płynęło we mnie. No chwała Panu! Za piękne pragnienie, żeby wypełniać nakaz misyjny, który Chrystus nam dał i po prostu zrobić film o tym. Oh, szkoda no. Szkoda, że to wyszło. Ta nieznajomość nakazu misyjnego. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że mój wniosek jest zawsze jeden. Czytajmy Słowo Boże. Więcej Słowa Bożego w naszej modlitwie, w naszej codziennej lekturze. Więcej Słowa Bożego. Bo wtedy przestaniemy głosić wbrew niemu, jak będziemy je dobrze znać. Bo święty Ludwik nie był nieomylny, ale Słowo Boże jest nieomylne.
Czytajmy Słowo Boże. Prosiłem, żeby Jego ogień wypełnił moje życie. Nigdy nie godziłem się na chrześcijaństwo bez mocy. Czy to jest cytat pogrążający Marcina? Przecież Paweł powiedział, że mamy się strzec ludzi, którzy zachowali pozory pobożności, ale wyrzekli się jej mocy. Więc sam święty Paweł mówi, żebyśmy strzegli ludzi, którzy godzą się na chrześcijaństwo bez mocy. Kurczę, normalnie musimy wyrzucić świętego Pawła. I on jeszcze mówi, Bóg dzisiaj uzdrawia. Odkąd usłyszałem o tym, że Bóg dzisiaj uzdrawia, że dzisiaj wskrzesza umarłych i robi to przez ludzi, ja powiedziałem, chcę tego samego. Dzisiaj wskrzesza umarłych i robi to przez ludzi, powiedziałem, chcę tego samego. No czy, ale czy to nie jest oczywiste? Coś jest nie tak z tym cytatem? Bóg uzdrawia chorych, wskrzesza umarłych. Widzisz ludzi umierających, straszne. Albo takich, którzy umarli i nie nawrócili się. Widzisz ludzi chorych, którzy są w wielkich męczarniach. Bardzo współczuję wam wszystkim. Bardzo mi przykro jest, że jesteście chorzy. Ja też mam takie pragnienie jak Marcin. Chciałbym wszystkich uzdrowić, bo słyszałem, że Bóg tak robi poprzez ludzi. I to jest, dla mnie to jest rewelacja i dobra nowina. Ale nie, trzeba to wyciągnąć taką wypowiedź i pokazać. Zobaczcie! To jest pycha przez duże P, biedny niewolniku, Marcinie, zostaw pani uniesienia, zostaw sobie gorycz. A w ogóle, czy nie jest napisane, że już nie jesteśmy niewolnikami, lecz synami? Kurczę, coś nie tak z tym świętym Pawłem, trzeba całego wywalić. Następnie zwiedzeni.pl pokazują, jak Marcin mówi, że chce wskrzeszać umarłych, że niedługo tak będzie robił w imieniu Jezusa. Tylko że nie tłumaczą niestety, co w tym złego. Bo jak powiedziałem, Jezus kazał uzdrawiać nam chorych, natomiast kazał też wskrzeszać. Kiedy rozsyłał 12, dał im takie wskazania misyjne. Idźcie i głoście, zbliżyło się Królestwo Niebieskie, uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych. Oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie czarty. Darmoście wzięli, darmo dawajcie. No i co? Jezus powiedział, wskrzeszajcie umarłych. Zacytowana jest tylko wypowiedź księdza Reichera, egzorcysty, której też nie zrozumiałem, ponieważ ksiądz sugeruje, że to jest jakaś zachcianka Marcina, że to on chce wskrzeszać umarłych. No to są obietnice i to świadczy o jakimś kompletnym zagubieniu, nawet umysłowym, intelektualnym. To od Pana Boga zależy wskrzeszanie, nie że ktoś chce i będzie biegał po cmentarze, aż się nauczy. Dla mnie to rzecz niemożliwa, nie do przyjęcia. Jeśli ktoś coś takiego robi, to przede wszystkim nie liczy się z wolą Bożą. On chce, ale on jest Bogiem. Tylko Pan Bóg może robić to, co chce. Absolutnie bym nie wierzył takim liderom. Przecież to jest działka Boga, to on wskrzesza. Ale Jezus powiedział, wskrzeszajcie umarłych. Więc nie jest kwestia tego, że to Marcin chce, tylko Jezus tego chce od nas. Jest to niezrozumiałe w ogóle. Wszystkie wypowiedzi księdza Reichela w tym filmie albo zaprzeczają temu, co mówią zwiedzeni, albo są niezrozumiałe właśnie w taki sposób. To nie Marcin chce. Marcin dostał nakaz misyjny od Jezusa Chrystusa, tak jak my wszyscy. Zwiedzeni jeszcze sugerują, że to wygląda jak zdobywanie umiejętności, a nie przyjmowanie tego, co Bóg daje. Natomiast jeśli czytamy znowu Ewangelię, zamiast świętego Ludwika tyle i innych rzeczy, to przeczytamy w Ewangelii Marka w rozdziale 9, że tam epileptyk nie został uzdrowiony przez apostołów i co powiedział Jezus? Że to nie był jego czas, jak powiedziała ta pani doktor w tym filmie, co teraz jej tam nie ma, ponieważ ona nie autoryzowała swojej wypowiedzi, ale powiedziała, że być może to nie jest czas ten dla chorego albo jakieś inne wymówki. Co mówi Jezus? Brakuje wam wiary i macie jakieś przewrotne myślenie. Takie dwie rzeczy podaje jako przyczyny braku uzdrowienia. I teraz co to znaczy? Ludzie mówią do Jezusa, przymnóż nam wiary, ale sami też możemy zbudować w sobie wiarę, jakoś rozwijać ją, uwierzyć. Sami możemy jakoś tą przewrotność z umysłu usunąć. Gdybyśmy nie mogli, to Jezus by się nie denerwował na apostołów z tego powodu. A Jezus był zdenerwowany, że epileptyk nie został uzdrowiony przez apostołów. Co to znaczy? Można się rozwinąć jakoś i w pewnym sensie zdobyć tą sprawność harcerską. Można tak rozwinąć swoją wiarę i oczyścić się z przewrotności, że Bóg będzie się chciał do nas przyznawać i przez nasze ręce być może będzie chciał uzdrawiać. I to jest biblijne. To jest biblijne. Więc kompletnie nie rozumiem tego zarzutu. Tej pogoni za znakami i cudami. Kończę już, bo mi się bateria rozładowuje. Staję dzisiaj z Marcinem
i chce powiedzieć, jeśli macie stos przygotowany, to mnie też tam, na ten stos. Za jednym paliwem, bo ja też chciałbym uzdrawiać, widziałem parę uzdrowień pod moimi rękami. W imieniu Jezusa Chrystusa oczywiście. I no kurczę, wskrzeszanie umarłych jest to pewne marzenie. Jest to pewne marzenie chrześcijanina, tego, który zdobywa Królestwo Boże gwałtownie, tego, który jest jak dziecko i nie rozumie, że coś nie może dostać, tylko chce dostać. Panie Boże, chcę dostać. Tak jak syn marnotrawny nie miał prawa się spodziewać, że dostanie. A poszedł i dostał. Ponieważ Ojciec ma dużo, ma wiele i nawet jeśli zmarnowałeś, chce ci dać dużo więcej. Na dzisiaj kończę. Czytajmy Słowo Boże. To jest wniosek. Czytajmy Słowo Boże i starajmy się gorliwie, gorliwie o dary duchowe. I cieszmy się też Ewangelią, bo Paweł mówił, radujcie się i Jezus mówił, to wam powiedziałem, aby wasza radość była pełna i żebyście dzielili moją radość ze mną. Także nie zostawiajmy Maryi samej wszystkich radości i uciech i uniesień, bo Jezus chce wejść do twojego serca i chce z tobą wieczerzać, chce być z tobą w łączności. Czytaj świętego Pawła. Bardzo dobra lektura. Bóg chce twojego uzdrowienia, tak też sądzę, ponieważ Jezus się zdenerwował, kiedy epileptyk nie był uzdrowiony. Także uzdrawiajmy, kochani. Uzdrawiajmy w imię Jezusa. Amen. Wszystkiego dobrego. Kłaniam się. Pozdrawiam wszystkich charyzmatyków. Kłaniam się. I szalom. Ktoś powiedział, że to szalom mnie dyskredytuje. W porządku. W takim razie Jezus też jest dyskredytowany. Bo wszedł do wieczernika i powiedział szalom. No bo co innego powiedział? Szalom. Także kochani, mówię za Jezusem. Szalom. Pokój z wami.